mówi się o tym dwie strony medalu, albo mówi się o tym dwa punkty widzenia. Backstage i front. Dzisiejszy odcinek mojego lustra nagrywam dla was na backstage'u Fashion Week, Fashion Philosophy w Łodzi. Piękne, co widać w branży mody, jest to, że z jednej strony widzisz piękne kolekcje, widzisz kwintesencję czasu pracy projektanta, projektantki, a później, jeżeli dobrze, jeżeli uważnie patrzysz, to możesz zobaczyć, jak to wyglądało od strony konstrukcji. Bardzo często, kiedy gasną światła, kiedy w drugą stronę też zapalają się, bo na przykład kiedy robisz show, jest ciemno, jest kolorowo. Tak na przykład często wyglądają dyskoteki. W weekend dyskoteka jest, wiesz, tętniąca życiem, jest piękna, jest ładna, a w ciągu tygodnia wiesz, że tam po prostu no, betonowe pomieszczenie z jakimiś, może nawet to wyglądać tandetnie. A więc miej świadomość kiedy. Popatrz, w tej chwili jesteśmy w miejscu, w którym odbywają się pokazy. Na wybiegu. I widzisz po prostu ławki, widzisz podłogę, widzisz światła. Przeszliśmy przez główne wyjście, które modelki wychodzą. W tej chwili światło jest zapalone, nie ma mgły, nie ma dymu, nie ma pięknych kobiet z ciuchami. A więc widzisz coś zupełnie innego. Co jest prawdziwe? Które odbicie w lustrze jest prawdziwe? To, kiedy jesteśmy umalowani, jesteśmy piękni, jesteśmy ubrani, czy to, kiedy zapalają się lub gasną światła? To, które pokazuje szramy, pokazuje brud, pokazuje bałagan, czy to, kiedy wszystko jest wymuskane? Miej świadomość, nie ma bata, nie ma możliwości, żeby zawsze wszystko wyglądało pięknie, elegancko, ładnie. Nie ma możliwości, tak jest. Nie ma możliwości na to, żeby wszystko było dopracowane. Jeżeli będziesz na to czekał, będziesz czekała, to jest po tobie. Jest pewna strategia, którą regularnie wam przekazuję od lat. Jakość plus ćwiczenie równa się jakość. Zapisz to na kartce, wtedy rozumiesz. Jakość plus ćwiczenie, jakość. Miej świadomość, że wszystko jest drogą. Wszystko jest ogromnym, ciężkim kawałkiem głazu do przetoczenia. Takie miejsca trzeba zbudować, później posprzątać. Czasami pracujemy kilka dni nad organizacją po to, żeby zobaczyć godzinny show. Wyobrażasz sobie? Często dlatego mówię o tym, że nie ma miejsca na hejt. Aktor nagrywa rok, dwa dla nas film, a my idziemy do kina i mówimy co? O, nie podobało nam się, bo nie mieliśmy dzisiaj humoru, bo obok nas ktoś żar popcorn. Zapalimy światło, mówimy, to nie jest ładne. A może to powinieneś oglądać, kiedy jest światło zgaszone. Miej świadomość. Nie wszystko jest takie, jak wygląda. Nie każde złoto się świeci. I w drugą stronę, bardzo często twój brak wiedzy o tym, jak wygląda backstage, jak ciężka jest dana praca, jak ciężko jest stworzyć pewną rzecz, powoduje, że nie doceniamy tego, co widzimy. Miej świadomość. Front musi się różnić od tego, co jest z tyłu. Tak to jest i tak to powinno być. Nie próbuj oceniać tego, co jest z przodu, po tym, jak widzisz z tyłu. Pozdrawiam serdecznie. Michał Jabrzyniak.